Dzień dobry i dobry wieczór. Wakacyjne wycinanki prasowe, czyli czy wakacje są też widoczne w tygodnikach? No są, niestety. Dlaczego przeszkadza mi lekko wakacyjna forma tygodników opinii? A właściwie wcześniej. Na czym polega ta wakacyjna forma tygodników opinii? To jest tak, o czym już wiele razy mówiłem, że tradycyjne media w Polsce są coraz słabsze z powodów głównie ekonomicznych. Od właściwie już co najmniej 20 lat przede wszystkim zwalniają ludzi, bo to najprostszy sposób na ograniczenie kosztów. No, jeżeli się drukuje tygodnik, to papier zawsze będzie kosztował tyle samo, druk zawsze będzie kosztował tyle samo, na czym można zaoszczędzić? Na ludziach. No więc zwalnia się. Najpierw zwalnia się różne służby pomocnicze, stąd nie dziwią się zapewne Państwo coraz większej liczbie rozmaitych błędów od językowych po merytoryczne, bo nie ma korekty albo jest bardzo słaba. Kiedyś tradycyjnie robiono 3 korekty na różnych etapach produkowania tygodników czy dzienników. Dziś dobrze, jeżeli jest jedna. W internecie często nie ma żadnej, to widać. Stąd błędy ortograficzne na przykład są też na porządku dziennym. Ba, w tytułach je czasem znajduję. Ale też jest po prostu coraz mniej dziennikarzy. Do tego oczywiście dołożył się jeszcze ten stan pandemii, nie pandemii. To znaczy taki dziwny stan polegający na tym, że część pracowników, część dziennikarzy pracuje z domu. No, praca z domu w przypadku dziennikarza, który powinien mieć kontakt z rzeczywistością, nigdy nie przyniesie dobrych efektów, więc to jest problem, ale do tego dochodzą wakacje, czyli jednak część ludzi poszła na jakieś urlopy i bardzo dobrze, że poszła, tylko że w takim momencie wychodzi mizeria, jak strasznie mało jest poza tymi, którzy poszli na urlopy, dziennikarzy, którzy są w stanie napisać, wypełnić objętość tych około 100 stron na ogół ciekawymi treściami. Ale również i redaktorów, żeby to wszystko zaplanować, dlatego że dobre pismo to nie jest tak, że po prostu wkłada się do niego jak do worka kolejne pomysły dziennikarzy. To jest coś, co się komponuje. Oczywiście w ramach pewnej struktury, jakichś działów, tu polityka, tam kultura, tutaj coś jeszcze innego. Niemniej to wszystko powinno być dobrze skomponowane. Tak, jeżeli idziemy do teatru, żebyśmy znowu mogli chodzić do teatru, to sztuka ma jakąś swoją dramaturgię i taką też dramaturgię powinny mieć tygodniki opinii. Nie identyczną oczywiście jak w klasycznym teatrze, ale własną, medialną dramaturgię, żeby nas przyciągnąć. Bo dla tygodników wydawało mi się, które jak już mówiłem, tracą niestety bezustannie czytelników, a mniej ich zyskują w internecie niż tracą w tych wersjach papierowych. Akurat te wakacje mogłyby być szansą, dlatego że znaczna większość z nas została jednak w kraju, nie pojechała na te swoje różne egzotyczne podróże. I ponieważ jesteśmy, a przynajmniej potencjalni czytelnicy tygodników opinii są zwierzętami politycznymi, więc powinna to być szansa, że na przykład w miejscowościach wakacyjnych, nie wiem, nad morzem, w górach, ludzie chętniej zajrzą do kiosku i kupią kolejny numer. I wtedy jaki numer powinni dostać? Taki, żeby podświadomie nawet gdzieś sobie zakonotować w głowie, to chyba za tydzień znowu muszę kupić, bo tam były ciekawe i ważne rzeczy. I moim zdaniem tej próby tygodniki nie zdają tego egzaminu. Niestety trochę to jest tak, no nie wiem, jeżeli mleczarnia nie daje rady w okresie wakacyjnym, bo ma za mało pracowników, nie powinna dolewać wody do mleka, tak? Bo to będzie gorsze masło. A to jest tak, że właśnie mam wrażenie, że tygodniki dolewają tej wody do mleka i wychodzi takie masło drugiej kategorii świeżości. Albo twardy jak kamień, jak kto woli. Nie jest tak, że nic nie ma do przeczytania, choć też widać, że głównym hitem jest ciągle ślub znanej pary, na przykład w polityce tak on jest pokazany, ale też w przeglądzie tak jest z kolei pokazany. W tygodniku powszechnym i w Newsweeku nie ma na okładce tego ślubu, ale też są solenne teksty na ten temat, analizujące kto co, jak to się stało, jak prawo kanoniczne na to pozwala i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej zawiły teologicznie jest tekst w Tygodniku Powszechnym. Szczerze powiem, przeczytałem go bardzo starannie i nadal niewiele rozumiem. Znaczy rozumiem jakąś schizofrenię kościelną. Dość mnie bawi, że te wszystkie pozostałe poza powszechnym
tygodniki zajmują się tak solennie no, wewnętrzną sprawą pewnej religijnej organizacji. Tak? Ja nie jestem wierzący, nigdy nie byłem, nie uczestniczę z wyjątkiem z powodów, no nie wiem, formalnych jak pogrzeb czy czasem wesele, ślub raczej w tych uroczystościach, ale też wtedy jako, że tak powiem, świadek, a nie uczestnik. Moim zdaniem to jest głównie problem ludzi wierzących, mówię wierzących, praktykujących, tych na serio, na pewno tacy jeszcze w Polsce są, choć coraz trudniej są zauważalni. Moim zdaniem to oni powinni się tym przejmować. I takie to niezdrowe zainteresowanie dość mnie, tygodników opinii, prasy świeckiej de facto, dość mnie bawi, choć jeżeli kogoś mogę pochwalić, to chyba Przegląd, który zrobił bardzo prostą rzecz, a mianowicie przypomniał, że jednak nie Jacek Kurski jako pierwszy, że, bo to na ogół była być może sprawa, nie wiem, jakichś plotkarskich stron, ale przypomniał, że nie rozwód, pamiętajmy, tak sobie to Kościół wymyślił, rozwodów nie ma, w związku z tym jest tylko unieważnienie i że takie unieważnienie dostał na przykład Wojciech Cejrowski. No przecież niesłychanie zażarty chrześcijanin, ale dostał też Cezary Pazura, który jeszcze, jak Przegląd przypomina, całkiem niedawno deklarował, że różaniec jest jego tarczą, ale też Radosław Majdan, ale też Jacek Borkowski, aktor, ale też aktor i piosenkarz Dariusz Kordek. Tu jeszcze Przegląd wymienia jeszcze Agnieszkę Gewert, szczerze powiem, nie wiem, jakaś prawdopodobnie gwiazda. Jestem nie na bieżąco, Katarzyna Skrzynecka, ale też z zachodnich, hollywoodzkich, powiedziałbym, gwiazd Irene Zellweger i Britney Spears i Kim Kardashian, a nie dostał Piotr Adamczyk, człowiek, który został Karolem. To nieładnie, nie wiem, dlaczego Kościół tak źle go potraktował. Natomiast najzabawniejsze, co podaje Przegląd, to jest jednak przypadek amerykańskiego celebryty, pokerzysty Ricka Salomona, który procedurę anulowania małżeństwa przechodził dwukrotnie. Najpierw za nieważny uznano jego ślub z aktorką Shannen Doherty, a potem z Pamelą Anderson. No i co, panie Kurski? Wysiada pan po prostu przy tym celebrycie, pokerzyście, choć właściwie sam pan też jest celebrytą, pokerzystą, a jeszcze do tego celebrytą, pokerzystą, oszustem. Także to akurat miłe. W Przeglądzie za coś pochwalę, ale zarazem będzie to przyczynek do krytyki wszystkich tygodników opinii. Jest też w takich tych krótkich informacjach, wszystkie te tygodniki mają zawsze takie różne krótkie informacje, pasjonująca informacja, że Krzysztof Sobolewski, poseł PiS z Podkarpacia i pełnomocnik sztabu wyborczego Dudy wraz z żoną Sylwią Klewin biedują, zasiadając w 5 radach nadzorczych, zaledwie. Poseł do chemika Police S.A., 25 tysięcy rocznie, wędruje przez całą Polskę. Żona, dyrektor w Orlenie, ma miejsce w radach Anwilu, Orlenu Paliwa, Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów i PKO TFI. Fantastyczne, przy czym nie wiadomo, ile tam zarabia, bo to jest tajne, jak się okazuje. I dlaczego mnie ta informacja tyleż zainteresowała, co wkurzyła? Bo od dość dawna mówię, że spodziewałem się, iż przed przynajmniej drugą, a jeszcze lepiej pierwszą turą wyborów prezydenckich, niejako na podsumowanie polskiej sceny politycznej, porządne media powinny zrobić duży, solidny raport, co działo się w spółkach Skarbu Państwa, w sensie obsad personalnych właśnie, rad nadzorczych, ale nie tylko rad nadzorczych, bo i zarządów. Powiedzmy od, nie wiem, 2007 roku, tak? Pokazać to nawet za pomocą big data, czyli takich statystycznych różnych danych, jak często się zmieniali prezesi, jak często się zmieniały rady, jak często byli to dygnitarze czy działacze partyjni albo członkowie partii i pokazać to, jak wiadomo, Platforma też nie była bez grzechu, jeżeli o to chodzi, od czasu do czasu takie rzeczy do nas docierały. Wydaje mi się, że skala była absolutnie nieporównywalna. Tak? Dzisiaj mamy spółki, w których zarządy czy prezesi zmienili się 4 albo 5 razy w ciągu 5 lat PiS-u, prawdopodobnie za każdym razem od prawa. Gdyby zebrać taki duży materiał, to mógłby być to bardzo porządny argument wyborczy. Nikt tego nie zrobił. To były wszystko tylko porozsiewane informacje, czasem jakoś lekko podsumowane. I teraz znowu wracam do początku. Bo ja przecież wiem, że nie jest tak, że nie zrobiono tego ze złej woli albo ze złośliwości. Żeby
żeby zrobić taki research, potrzeba no, kilku, a może kilkunastu dziennikarzy, czy też kilku dziennikarzy na przykład z researcherami, czyli takimi pomocnikami, którzy będą pewne dane zbierać, filtrować, weryfikować, bo to jednak poważne musi być. W związku z tym to jest robota pewnie na tydzień, może na dwa, może na więcej dla sporego zespołu, który właściwie musi się skoncentrować tylko na tym. Co prawda materiał docelowy byłby fantastyczny i mówię to jako zarówno czytelnik, jak i wyborca, ale teraz w czym problem? Żadna redakcja nie jest dzisiaj w stanie w Polsce oddelegować do wykonania tego typu zadania, które będzie trwało dłużej niż kilka dni, tak pokaźny zespół. I to jest tragedia. I to jest tragedia, za którą płacimy wszyscy. Płacimy przede wszystkim wynikiem wyborów. Choć nie twierdzę, że ten jeden raport by coś miał zmienić, to jedno podsumowanie, ale myślę, że jest jeszcze kilka takich sfer, gdzie podobne ustalenia można by zrobić i dojść do twardych faktów. Tak? Tutaj wtedy mielibyśmy do czynienia nie z interpretacjami, kto lepszy, kto gorszy, kto kradł więcej, kto kradł mniej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj byłyby to twarde dane. Nikt tego nie zrobił i niestety nikt tego nie zrobi również przed następnymi wyborami. I to jest najstraszniejsze. Mimo, że marzyło mi się, że mogłoby być możliwe, żeby na przykład od właśnie te tygodniki opinii, a może jeszcze z Onetem, Gazetą Wyborczą i kimś jeszcze, żeby stworzyły jeden wspólny zespół do takiej pracy, bo wtedy by to było trochę realne. Każdy być może tę jedną górę, dwie osoby mógłby oddelegować, podzieliliby się. Ty się zajmujesz, nie wiem, tymi województwami, a ty innymi województwami, albo według jakiegoś innego klucza, według branż na przykład, w których działają spółki Skarbu Państwa. Może, choć obawiam się, że wołam na puszczy, bo taki apel, zbliżony apel do tego nawet wysłałem do redaktorów naczelnych dobry miesiąc przed pierwszą turą wyborów. Odpowiedzią było milczenie. Czy tak naprawdę nie ma nic więcej do czytania? No nie, no trochę jest. W dwóch pismach w przeglądzie, ponieważ tak, mieliśmy ostatnio do czynienia z taką ważną rzeczą, jak decyzje co do budżetu Unii na następny okres. I dobrze, sensownie i logicznie o tym mówi posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner w rozmowie z Robertem Walenciakiem w przeglądzie. Bardzo to polecam, bo mam wrażenie, że my psiocząc na antyeuropejskość PiSu tak naprawdę sami dość słabo się orientujemy, o co tak naprawdę chodzi, a co przede wszystkim jeszcze przed nami, bo ta sprawa w ogóle nie jest jeszcze zakończona. Tak? Jeszcze trwają procedury, jeszcze będą bardzo istotne decyzje zarówno na tym etapie ostatecznych ustaleń, Parlament Europejski przede wszystkim, który będzie albo nie będzie miał tutaj istotny głos. Potem jeszcze będzie kolejny etap związany już z realizacją tego, czy w którymś momencie na przykład ktoś kurka nie przykręci. W dodatku przegląd to jest taka nowa technika, którą oni ostatnio stosują i powiedziałbym, że tej bidzie, którą widać w tym piśmie, to jest dobra technika. Otóż oni się przy okazji ważnych tematów, a ten uznali za ważny i słusznie, zwracają też do kilku ekspertów z różnych miejsc, żeby wypowiedzieli swoją opinię, czyli jakby napisali taki krótki komentarz. I tutaj są właśnie komentarze, na co, do kogo powinny trafić pieniądze, które Polska dostanie z Unii. I tu się wypowiada i naukowczyni Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, i redaktor naczelna portalu Euractiv, człowiek z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, czyli de facto takiego dość bliskiego PiS-owi, ale wypowiedź jest zupełnie, powiedziałbym, niepropisowska, ale też politolog i działacz gospodarczy i doktor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie tworzy to jakiś taki dobry komplet. To taki standard prasowy, którego ja oczekuję, a z którym niestety spotykam się bardzo rzadko. No ale jak się już zetknąłem, to chwalę. Nieźle również ten temat omawia polityka, gdzie z kolei jest rozmowa z Piotrem Burasem, szefem warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i ekspertem do spraw europejskich i niemieckich.
To też jest cenny materiał i w ramach takiej, powiedziałbym, samoedukacji bardzo te oba materiały polecam, bo czasem jak widzę na Facebooku, co wypisują różni znajomi, to mi się trochę robi słabo. No cóż, czy jest jeszcze coś w tych numerach, tych pism, coś szczególnie ciekawego? Owszem, jest drugi wątek, który się przejawia w części z nich. Otóż to jest wątek, nie wiem jak go nazwać, żeby to nie zabrzmiało zbyt drastycznie, ale właściwie popierania, wręcz apelowania, żeby wyjechać z Polski na stałe. Przegląd publikuje tekst doktora habilitowanego Sławomira Czapnika, który jest politologiem i profesorem Uniwersytetu Opolskiego. To jest tekst w formie listu otwartego do mojej 16-letniej córki. Zaczyna się tak. Kochana Zuzanno, wiem jak ci ciężko w dzisiejszej Polsce, zwłaszcza po zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach. W pełni popieram twój pomysł emigracji natychmiast po wejściu w dorosłość. To nie jest kraj dla dobrych ludzi. Mam nadzieję, że jak najwięcej młodych ludzi stąd wyjedzie i nigdy nie wróci. Nie wiem, na ile ten tekst jest jakąś licencja poetyka. Nie wiem, czy pan doktor Czapnik ma rzeczywiście 16-letnią córkę Zuzannę. Czy to tylko taka formuła literacka, ale muszę powiedzieć, dość to jest wstrząsające. Pan doktor w obszerniejszym tekście, więc trochę wyrywam z kontekstu, ale pisze na przykład tak oto podsumowuje Polskę. Polska to kraj agresji i alkoholu. Polacy w swej masie nienawidzą świata, nie są go ciekawi. Muszę powiedzieć, że we mnie się bebechy przewracają. Znaczy ja tak Polski nie postrzegam. I w ogóle wzywanie do tego, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali, jest po pierwsze uczeniem ich swego rodzaju tchórzostwa, reakcji szczurów uciekających z topiącego się statku, ale po drugie stawia dla mnie to pod znakiem zapytania prawdziwość apeli o to, że musimy walczyć o naszą ojczyznę. To znaczy, że nie, jeżeli nam się nie udało, jeżeli przegraliśmy, w dodatku na skutek bardzo wielu różnych własnych błędów, a nie tylko jakichś makiawelicznych umiejętności przeciwnika, to co robimy? Spieprzamy. Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwie nieśli za granicę głowy, pisał kiedyś wieszcz. Przy czym wtedy jednak po powstaniu listopadowym rzeczywiście ucieczka była o tyle zrozumiała, bo alternatywą była śmierć albo Syberia. No dzisiaj tak jednak nie jest. Jeżeli ktoś przekonuje własne dziecko, to już przewidując, a dzisiaj pani Zuzanna 16 lat, że za 3 lata, jak będzie pełnoletnia, to żeby natychmiast wyjeżdżała i nigdy nie wracała, to mnie to przeraża. To znaczy nie wiem, jaki mamy w tym momencie tytuł moralny do twierdzenia, że chcemy coś dobrego dla tego kraju zrobić, a przegląd nie jest jedyny w tej sprawie. Ja nie mam do przeglądu pretensji, że to opublikował, bo takie teksty w krótszych formach widuję coraz częściej na Facebooku. Notabene, czy Państwo kiedyś zauważyli tego typu deklaracje czy apele w okresie rządów PO-PSL ze strony ówczesnej opozycji? Czy słyszeli Państwo, żeby ktokolwiek związany z PiS-em, ze skrajną prawicą, z NDK-ami, nacjonalistami mówił, że z tego kraju trzeba wyjechać, bo tu się nic nie da zrobić? Ja nie słyszałem. I to muszę powiedzieć, dość mnie przeraża, jeżeli to urasta do rangi jakiejś istotnej różnicy między nami, czyli tymi podobno prawdziwszymi Polakami i demokratami, a tymi, których mamy w głębokiej pogardzie. Oni nie chcą wyjeżdżać, a my jak najszybciej. Smutne to i w dodatku nie jest tak, że tylko przegląd o tym pisze. Ten wątek się gdzieś przewija przez wszystkie tygodniki. Ciekaw jestem, czy jest tylko wakacyjną modą, straszną, ale przeminie, czy też jest oznaką jakiegoś trwalszego trendu. Warto by to obserwować i właściwie tygodniki właśnie to powinny zrobić. Nie wiem, za jakiś czas do tego wrócić. Zastanowić się, czy te słowa przekładają się na czyny. Bo może tylko sobie gadamy, żeby odreagować. Cóż jeszcze więcej? W polityce tradycyjnie mogę bardzo polecić znowu znakomity dział naukowy, czy też popularno-naukowy, gdzie jest to temacie, który pewnie część z Państwa znudził, a mnie nie nudzi, bo to jest moim zdaniem ciągle jedna z najważniejszych spraw globalnie, czyli COVID oczywiście.
I tutaj jest to rozmowa Marcina Rodkiewicza z profesorem Krzysztofem Pyrciem, który zajmuje się badaniem koronawirusów od 18 lat. No, szacun, doktoryzował się na tym, jak rozumiem też chyba profesura jest skutkiem tego, robi to i w Polsce, i we współpracy z Uniwersytetem Amsterdamskim, więc człowiek wie, co mówi. I to są bardzo ciekawe rzeczy. Taki jeden drobiazg, który też jest w odpowiedzi na głosy licznych mądrali na Facebooku, którzy bezustannie porównują COVID do grypy. Więc profesor tutaj mówi, ludzie często porównują odpowiedzialnego za obecną pandemię koronawirusa do grypy, której śmiertelność to 0,2%. Tylko że śmiertelność dla grypy również jest wyliczana na podstawie zdiagnozowanych przypadków, gdyż nie mamy pojęcia, ile osób naprawdę przeszło infekcję grypową. Zatem prawidłowe porównanie wygląda następująco. Śmiertelność w okresie zimowym grypy to 0,1-0,2% w zestawieniu z 3-15% dla koronawirusa. Różnica jest więc duża, puentuje profesor, dość oczywisty fakt. Polecam bardzo ten tekst. I polecam również, ciągle wracałem do Facebooka, a ja właśnie na Facebooku już kilka lat temu zdołałem się zeznajomić z nieznanym mi ciągle osobiście Tomaszem Markiewką, który jest filozofem i pracuje w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo mi bliskie są jego lewicowe poglądy. Markiewka wydał w tej chwili książkę Gniew, która wydaje mi się jest dość cennym wkładem w dyskusję właściwie, co się w Polsce dzieje. No, w pewnym sensie pośrednio również mówi o tym syndromie ucieczkowym, ale przede wszystkim przedstawia jakby swoją wizję, jak grać politycznie, żeby nie ponieść za 3 lata kolejnej klęski. Mogą się Państwo zgodzić albo nie zgodzić, ale ja wolę z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. I tak jest właśnie z Markiewką. Bardzo polecam tę rozmowę. A na koniec tradycyjna dawka złośliwości wobec Newsweeka, bo znowu zaszczycił Newsweek swoich czytelników 2 tekstami. Które wyglądają jak redakcyjne, ja pokażę, poza tymi moimi tam zakreśleniami. No, jeżeli Państwo przewrócicie stronę wcześniej, stronę później, to jest szata graficzna Newsweeka. Owszem, są tu minimalne różnice, ale to tylko wprawne oko dziennikarza, redaktora, typografa je dostrzeże. I to jest o tym, jak wspaniałym bankiem jest mBank. No, to jest na poziomie, powiedziałbym, prawie materiałów wiadomości telewizyjnych na temat prezydenta Dudy, ten poziom wazeliny. Jedno z pytań anonimowego zresztą rozmawiającego, bo rozmówcą jest dyrektor private bankingu w mBanku. Jedno z pytań brzmi, jasno mówicie też o wartościach, o pewnym portfelu idei, które wnosicie do działalności, nie tak jak inne banki. No po prostu umarłem z radości, jak powiedziałem, po prostu banki są znane z wartości, znaczy owszem, z wartości są znane, tylko myślę, że nie chodzi o imponderabilia w ich przypadku, tylko jednak o szmal, który po prostu kombinują, jak nam wyciągnąć. I ja to rozumiem, ja przyjmuję tę grę, tak? Rozumiem, że nie zawsze jest to gra o sumie zerowej, na tym ja też coś mogę zyskać, nie wiem, bezpieczeństwo moich pieniędzy, dajmy na to, czy właśnie jakąś możliwość kredytu, chociaż umówmy się, do private bankingu to ja się nie nadaję z moim poziomem dochodów i moim w ogóle stanem majątkowym. Niemniej jest dla mnie obrzydliwe, że poważne pismo, jakim jest Newsweek, ja tu teraz zdradzę taką tajemnicę. Wprawne oko dostrzeżę, że tutaj ja to zakreśliłem na pomarańczowo. Normalnie to nie jest zakreślone. Tutaj jest taką wyblakłą czcionką napisane prezentacja partnera. Ja już pomijam, co to znaczy partner. Znaczy, jakim partnerem jest private banking mBanku dla redakcji Newsweeka? Czy dla mediów w ogóle? Co to jest za partnerstwo? Nie rozumiem. I to jest taki jeden materiał, ale nie jedyny, bo jest też drugi materiał, gdzie z kolei się dowiadujemy, że jest jakaś nowa, rewelacyjna metoda leczenia alergii. Tak wygląda ten materiał, tym razem go nie pokreśliłem, jeszcze zdejmę ten, żebyście Państwo zobaczyli. Znowu wygląda jak normalny materiał
redakcyjny, miła, sympatyczna, ładnie wyglądająca pani utytułowana, pani doktor, a w trakcie się okazuje, że to jest po prostu brutalna kryptoreklama pewnego sposobu leczenia, czyli doustnej formy leku. Być może ona jest lepsza, ale jeżeli to mi mówi przedstawicielka Country Commercial Lead Poland w ALK Abello, to proszę mi uwierzyć, ja nie wiem, po to są mi potrzebni dziennikarze, żeby mi zweryfikowali, czy ta pani mówi, bo jej za to zapłacili i dzięki temu sama będzie lepiej zarabiała, czy tak naprawdę jest. A to znowu prezentacja partnera. Jakim partnerem jest firma produkująca jakieś pigułki dla dziennikarstwa? Szczerze powiem, do właścicieli Newsweeka Polska bym skierował taki apel. Jeżeli chcecie, żeby was szanowali, jeżeli chcecie, żeby reszta materiałów zawartych w tym numerze była traktowana poważnie, to nie możecie tak mieszać rzeczywistości. Tak rzeczywistość miesza Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, że już nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest czarne, a co jest białe, co jest na górze, a co jest na dole i tak dalej, i tak dalej. To jest niszczenie wiarygodności mediów dla szmalu. Jeżeli jest tak, że nie możecie wydawać pisma bez dwóch materiałów kryptoreklamowych w każdym numerze, to zajmijcie się jakąś inną działalnością. I tym optymistycznym akcentem kończę. Thank you.